Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbienie. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił. Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Czcigodny ciężkiej skutki. Chrystus wybrał siebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele, szerzenia depozytu wiary i jej przekazywania. Twoja ciężkiej skutki obecność w naszej wspólnocie jeszcze wyraźnie wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie apostołów, których Ty jesteś następcą, budowana jest nasza wiara. Z
Serdecznie witamy Cię, Ekscelencjo, w imieniu zgromadzonych tutaj kandydatów do sakramentu wierzchowania, ich rodziców, świadków, wychowawców i kapłanów. Jako rodzice zebranej tutaj młodzieży z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zielistrzewie, prosimy Cię, księże biskupie, o udzielenie sakramentu wierzchowania. Przed laty, w czasie Chrztu Świętego naszych dzieci, przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, wspierani przez kapłanów i nauczycieli. Dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś radujemy się tą radością wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi i obiecujemy, że będziemy pomagali im zastać wierze, aby stawali się dojrzałymi chrześcijanami. Księży biskupie, wdzięczni za dzisiejszą Twoją pasterską usługę i błogosławieństwo zapewniono w modlitwie Twojej kwestii. Szczęście Boże. Dzięki serdecznie za te słowa powitania, uzdrowienia oraz pełne młodzieży, waszych rodziców, przedstawicieli szkoły, księdza proboszcza. Witam was również. Pragniemy wspólnie modlić się, by być blisko Pana Boga, by życie nasze w tych różnych chwilach, zawiłościach, trudnościach
Było zawsze życzeniem Bożym, aby nasze wybory były mądre, aby miłość nasza była dojrzała. Dlatego stajemy dzisiaj w tej szczególnej chwili, aby w tej wspólnocie prosić dobrego Boga, aby ułaskał nas na drogach naszego życia. Pewnie w ramach świadczenia nie będziemy musieli podążać śladami Jana III Sobieskiego i zdobywać jeden, nie tylko, ale pewnie, tak jak przypominał nam sługa, może ją bardzo drugi niejednokrotnie, każdy z nas ma swoje westerplatte, na którym trzeba będzie zdać egzamin. Niech ten egzamin będzie zawsze pozytywny, dobry. O to będziemy się wspólnie modlić, prosząc Boga o Jego darę, o Ducha Świętego na drogach naszego życia. A na początku chciałbym pobłogosławić krzyżyki, które pewnie z jednej strony są jakimś znakiem zewnętrznym naszej wiary, ale nie tylko. One przypominają nam Bożą miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Przypominają nam kierunek naszego życia, niebo, życie wieczne. Niech ten krzyżyk będzie nie tylko, jak mówiłem, pamiątką tego dnia, ale niech znajdzie godne miejsce w waszych domach, aby w czasie, kiedy wzrok wasz pozęguje na ten krzyżyk, była to okazja dla dziękczynienia Panu Bogu za darczykę, za rodziców, za sakramenty święte, ale też prośbą o miłość taką, jaką ukazywał nam Chrystus, aby nasza miłość była dojrzała, była owocna, przynosiła dobro w naszym postępowaniu i codzienności. Pomódlmy się więc. Pan z wami. Panie Jezu Chryste, pobłogosław te krzyże, przez które zbawiłeś świat, niech będą poświęcone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech utwierdzają wiarę tych młodych chrześcijan, pomnażają ich dobre czyny, pocieszają w cierpieniach, przyczyniają się do naszego zbawienia. Niech strzegą i bronią przed złem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moja Pana, wszystko co będzie.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzi nas Jezus Chrystus. On pragnie ustanie, aby życie nasze było życiem szczęśliwym, życiem spełnionym, życiem dziecka Bożego. Dlatego dotyka nas swoją łaską. Dzisiaj w sposób szczególny pragnie obdarzyć Was, Pana Młodzieży, darami Ducha Świętego, abyście umieli i potrafili w życiu mądrze wybierać, dojrzale kochać, aby drogi Waszego życia przy Bożej pomocy mogły realizować to wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą. Pragniemy wspólnie prosić dobrego Boga, aby te wątpienia i serca Wasze napełniły się darem Ducha Świętego. Modlić się pragniemy za Was w sposób szczególny, w Waszych intencjach, ale dzisiaj również w tej wspólnocie Kościoła Pan Bóg tak zdradził, iż jest to także dzień imieni Waszego księdza proboszcza Romana i jego intencji, jego brat, ksiądz Wojciech, pragnie sprawować mszę świętą, modląc się o jego, o Boże błogosławieństwo, o wszelkie konieczne dary w jego posługiwaniu, w jego dzieleniu się Bogiem w ramach tej Waszej wspólnoty. Skłaniam się do wszechmogącego i na wreszcie siostry, że bardzo zgrzeszyłem, gdyż się tam mogło uczynić wyznania Pana. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, czego Boga Najświętsza Maryjo Zaszczytnicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Jego Syna, który z Tobą żyje i
odkrywać, że wszyscy razem na tym samym miejscu, jak my, ukazały się im języki jak z ognia i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić, jak im Duch pozwala mówić. A językiem, mową Ducha Świętego jest miłość. My również możemy tego tu i teraz doświadczyć. Słuchajmy tego słowa z pragnienia, otwartym sercem i uchem. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień tysiącnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał uczuł, zbiegli się tu niezdumieni, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Oto Słowo Boże. Nie zrobi duch twój i ono widzi.
przypomnij nam, kim jesteśmy. Dziećmi Bożymi, ma w nas objawić się Chrystus. Ale to dokonuje się tylko przez Ducha Świętego. To On nas nieustannie przekonuje o miłości Boga do nas. Niech to słowo pomoże nam wołać do Boga, a Boga oczy. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymu. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boży. Nie otrzymaliście się ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania do synu, który możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera z tym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy potem, by też wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Usłyszymy to Ojcze. Bóg, który jest naszym Ojcem, przez to słowo dzisiejszej liturgii mówi nam, że nas kocha i dlatego chce nam dać swego Ducha. Ducha Jezusa Zmartwychwstałego. Słuchajmy z uwagą tego słowa, abyśmy godnie przyjęli sakrament bierzmowania. Thank you.
Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Księże proboszczu, czy młodzież ta wielka otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się na życie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnie na modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokoju. Kochane młodzieże, powiedzcie przed zgromadzonym tutaj Kościołem, całą wspólnotą, kapłanami, waszymi rodzicami, świadkami bierzmowania, nauczycielami, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do dojrzałego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie Panu. Przed chwilą można było usłyszeć słowa trochę mizernie, one brzmiały pewnie z różnych względów, pewnej tremy, zażenowania. Słowa, których wyrażaliście pragnienia. Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Słowa piękne, wzniosłe słowa, podniosłe, duchowe. A tymczasem, kiedy człowiek pomyśli o swoim życiu, postępowaniu, codzienności, pewnie niejeden, niejedna z was spostrzega, iż tak wiele energii i czasu poświęca człowiek na pielęgnowanie ciała, na jakby na tę zewnętrzną stronę swojego życia. Nie tylko myślę tutaj o ciele, ale troszczymy się i to mocno o zdrowie, o urodę, o wygląd, o dobra materialne. I tym wszystkim chciałoby się powiedzieć, że przecież jest to jakby dbałość o połowę siebie, o tę zewnętrzną stronę życia, o tę cielesną stronę. Jakby można było podzielić człowieka na dwie części i powiedzieć tylko ta jedna mnie interesuje, obchodzi, o nią dbam i zabiegam. A tymczasem nieustannie Boże Słowo, Pismo Święte przypomina nam i ukazuje, iż jako człowiek, jako osoba winna być między w moim wnętrzu jedność odnośnie i duszy, i ciała. I ta jedność tak bardzo jest człowiekowi potrzebna. Mamy wzrastać jak gdyby całościowo, dla dobra całego człowieka. Jak więc można zadbać o duszę, o wnętrze, o człowieczeństwo? Jak zadbać o wiarę, która przecież w pewien sposób wyróżnia nas spośród innych stworzeń, bo im otwiera człowieka na Boga i na wieczność? Jak nie ograniczyć swojego horyzontu jedynie właśnie do doczesności, do tego spojrzenia zewnętrznego? Gdyby bowiem tak się stało w życiu człowieka, można by powiedzieć, że bylibyśmy postaciami, osobami tragicznymi, podobnymi, jeśli można tak porównać, do orła wychowywanego w kurniku, dla którego jedyną ambicją jest polowanie na dżdżownicę. A patrząc na życie, na różne doświadczenia życia, wiemy, że nie jest łatwo właśnie dbać zarówno o tę zewnętrzną stronę życia, o cielesność, ale dbać również
i przede wszystkim o tę duchową warstwę, która sprawia, że człowiek staje się w pełni człowiekiem. Albowiem świat, w którym żyjemy, tak często w jakimś sensie zawęża nasze spojrzenie. Zawęża właśnie do tej troski o ciało, o ten chleb powszedni. Wystarczy włączyć telewizor, posłuchać reklam. Nieustannie jest, jak gdyby dotyka pielęgnacji ciała, dbałości o rzeczy materialne. Znamy, kochani moi, pewnie często powtarzane zdanie słowa Kartezjusza: cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Obserwując dzisiaj życie, świat młodego człowieka, można by czasami to zdanie sparafrazować i te słowa i powiedzieć trochę inaczej. Cogito ergo sum. Klikać to wyraz może niezbyt piękny, ale stworzony na kanwie ledwie słyszalnego dźwięku, kliknięcia komputerowej myszki, bowiem jej przycisk w pewien sposób pozwala podejmować konkretne wybory, wejść w wybrane obszary świata wirtualnego. I życie dzisiaj wielu młodych ludzi, tak jak obserwuję, pewnie wy sami to też spostrzegacie, nie tylko pewnie młodych, ale w sposób szczególny młodych ludzi, sprowadza się właśnie jakby do wyboru w internecie. Chcąc, nie chcąc, większość swego czasu spędzamy w tej wirtualnej przestrzeni, albo spędzają co niektórzy. I tam uczą się, pracują, odpoczywają, tam poznają nowe środowiska, nowych znajomych na blogach, poprzez Facebooki, czy Skype'a, czy Gadu-Gadu. Stamtąd czerpią wiedzę, tam gromadzą swoje przysłowiowe dobra i tylko patrzeć, a zdaje mi się, że już nawet są, jak w sieci pojawią się nekrologi i cmentarze, a więc można powiedzieć, że tam spoczniemy na wieczność całą. I w wielu mieszkaniach, domach naszych komputer odgrywa rolę domowego ołtarzyka. Do niego są kierowane pierwsze i ostatnie myśli dnia, wszelkie westchnienia i prośby. Można nawet zaryzykować tezę, że im większa obecność tego bożka netu, tym mniej radości i pokoju. Brakuje bowiem wówczas międzyludzkich relacji, więzi, rozmów, czasu dla drugiego człowieka. Brakuje dbałości o zdrowie, o kulturę fizyczną. Owszem, jesteśmy fanami, kibicami jakiejś drużyny, ale sami dość często jakoś nie bardzo znajdujemy czas, aby dbać o nasz rozwój, ten fizyczny, ale również i ten duchowy, albowiem stajemy się w pewnym sensie niewolnikami przedmiotów, zwłaszcza komputera, internetu, tego świata wirtualnego. W sieci, owszem, również znajdziemy dużo informacji o Panu Bogu, jednak pełny dostęp do Boga żywego, nie jest osiągany przez klikanie na jakąś stronę www, gdzie dużo o nim może być słów, albowiem jedyną ścieżką dostępu do Boga jest Jezus Chrystus. Ten, który nas tutaj gromadzi na Eucharystii, który nas jednoczy, który jest Bogiem żywym, który stał się człowiekiem, aby ukazać nam, jak żyć, dać nam wzorzec życia, ale również, aby każdy z nas miał szansę osiągnąć życie wieczne. I On dzisiaj, kochani moi, do nas przychodzi, tutaj, w tym Kościele, by obdarzyć nas Bożymi darami, by obdarzyć nas Duchem Świętym, by wprowadzić niejako porządek w nasze życie i w nasze serce, które tak często jest zagracone, często jest zniewolone różnego rodzaju błahostkami, jest oblepione jak pokój
oblepione różnymi, jak czasami popularnie mówimy, przydasiami. Bo coś się przyda, i to się przyda, i tamto się przyda. I człowiek niejednokrotnie gromadzi, chomikuje, nie zawsze wiedząc po co i na co. Nie tylko pluszowe misie z dzieciństwa, ale różnoraki sprzęt komputerowy, sportowy sprzęt, różne zbiory MP3, czy PDF, czy JPG, czy DVD. I co tam jeszcze dusza zapragnie? I leży to wszystko, często poupychane, często nieużywane, albo raz użyte, gdzieś w zakamarkach tych naszych pokoi, naszych mieszkań. A ten sposób ograniczamy w pewien sposób, nie tylko materialny, ale duchowy, nasze pole widzenia, spostrzegania, ale przede wszystkim miłości. Koncentrujemy się na rzeczach, przedmiotach, zapominając o Bogu, o ludziach, ale również o sobie samych, o naszej miłości, że ona winna dojrzewać, że winna wzrastać. A wzrasta wtedy, kiedy człowiek ma relację do Boga i do człowieka. Relacja pomiędzy mną a przedmiotem nie powoduje wzrostu. Nie jest nigdy relacją miłości, relacją osób. Może pomóc w pewnym rozwoju, ale nie jest relacją miłości. Dlatego Boże dar umiejętności, mądrości pragnie nam przypomnieć o umiarze, w pewnym sensie, o umiarze w gromadzeniu tych różnych rzeczy zbędnych, tych różnych rzeczy często gratisowych, o umiarze w tworzeniu sobie potrzeb, również wirtualnych. Żeby nie mówić, że bez jakiegoś serialu nie mogę żyć, że bez Facebooka nie mogę żyć, że bez jakiegoś drobiazgu elektronicznego nie mogę żyć. I w miarę zaś pozbywania się tych różnych przedmiotów odczuwamy, jak poszerza się nasza życiowa przestrzeń. I wtedy dopiero wyzwolone serce będzie tam, gdzie prawdziwy skarb, w Bogu i w bliźni. Wiemy, że nie jest to łatwe. Człowiekowi tak bardzo jakoś lgniemy do rzeczy materialnie, tak bardzo pragniemy, nabywamy, ciągle coraz więcej, ciągle coraz nowsze sprzęty chcielibyśmy posiadać. A Jezus między innymi w jednym fragmencie Ewangelii, wprawdzie dzisiaj niecytowanej, podpowiada nam słowa, które wypowiadał kiedyś do swoich uczniów. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci życie z mego powodu, znajdzie. Doskonałość w życiu duchowym to troska o świętość. O to, aby być dobrym człowiekiem. To między innymi otwartość na dary Ducha Świętego. To także służba, pobożność, dobroć. To zjednoczenie z Bogiem, źródłem wszelkiego dobra, tak jak to było w życiu sługi Bożego Jana Pawła II, na którego beatyfikację czekamy i nią się radujemy. W jego życiu zauważcie nadzwyczajność, czyli się pełniona niejako w zwyczajności. W sposób przenośny można by powiedzieć, że jako uczeń Jezusa Chrystusa jakby wciąż klikał on na ten jedyny Boży link, którym było, jest najświętsze człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Wciąż tam w Chrystusie i tylko w Nim szukał rozwiązania swoich problemów, w Nim szukał wsparcia w trudach życia, posługiwania, w głoszeniu Chrystusa każdemu z nas. Niech tak będzie, kochana młodzieży, również i w waszym życiu. Niech tak będzie w waszej codzienności. Niech serca wasze podążają za Jezusem. Szukajcie Go zarówno na kartach Pisma Świętego, w sakramentach świętych, by umocnił was Duchem Świętym, tak jak żeście mówili na początku, do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
bo te zasady, Boże przekazania w sposób szczególny nie są zasadami, które zniewalają, są zasadami, które wyzwalają, które sprawiają, że życie człowieka ma szansę życia w miłości. Życzę Wam, aby na drogach Waszego życia miłość nieustannie była obecna, abyśmy kiedyś mogli u kresu naszych dni, może to jeszcze, daj Boże, odległy czas, Pan Bóg nam daje czas, aby go zagospodarować, ale abyśmy u kresu naszych dni spotkali się z Bogiem, który jest miłością, twarzą w twarz, abyśmy umieli, potrafili spojrzeć wówczas w pełni szczęścia, że życie nasze było spełnione, że było dobre, że możemy niejako tę owocność naszego życia złożyć w ręce samego, aby świętość stawała się nieustannie udziałem życia każdego z nas. Dlatego pragnę zapytać każdego z nas, czy wyrzekasz się szatana przez jego strach i zwodniczych obietnic? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w tym sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Prośmy więc teraz we wspólnej modlitwie i śpiewie Ducha Świętego o Jego obecność, o Jego dary, aby nas dotknęły, przemieniły na drogi naszego życia i pielgrzymowania. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź już wiernych Tobie krąg, niech wierzę skoro łaskę zesłać raz. Swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij nami Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich Duchem bojaźni Twą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Thank you.
On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane.
Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Boże nasz Rolnicze, otocz swoim błogosławieństwem tych, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym i nakarmieni sakramentem Twojego Syna, aby pokonali wszelkie przeciwności i przez swoją świętość byli radością Kościoła, a swoimi uczynkami i miłością przyczyniali się do Jego wzrostu w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiejsze wieczmowanie jest dla nas zielonymi świętami na całe życie. Uświadamiamy sobie powagę i wielkość tego sakramentu, jakiego nam udzieliłeś, drogi Ojcze. Pragniemy, aby model naszego życia, odtąd od tej pięćdziesiątnicy, był taki, jak i apostołów po wyjściu z wierzchnika. Taki jak chrześcijan z każdej epoki. Taki jak pozostawił nam umiłowany Ojciec Święty, Jan Paweł II. W sposób zdecydowany, wierny modlitwie, pogłębiany i dawiany świadectwa, wierze, łamaniu chleba eucharystycznego, służbie bliźniemu, służbie ewangelizacji. Dlatego wyrażamy wdzięczność Tobie, Księży Biskupie, za Twą obecność wśród nas jako apostoła, świadka wiary, za udzielenie nam sakramentu wierzmowania, sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, prowadzący nas do dojrzałej, żywej wiary. Ekscelencja, chciałem w końcu jedno złożyć też na
Panie, za Twoją obecność pośród nas, za Twoją posługę kapłańską. Gdzie mogliśmy nakarmić się Eucharystią, tak po prostu jak im słowa. Gdzie mogliśmy się napełnić, zaszanować słowem, które Chrystus do nas przychodzi. Które mogliśmy umocnić naszą wiarę, abyśmy Paweł wiarę odnieśli ze słuchania Słowa Bożego. Dziękuję Ci za Twoją posługę sakramentu wierzbowania, za Twoją posługę, że z nią nastąpiło tutaj wylanie Ducha Świętego na tej drodze. Rzeczywiście ta nasza świątynia, właśnie tu na Boskiemu Sercu, stała się wieczornikiem Jego szczególną obecnością. Obecnością Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, obecnością Jego Ducha tu pośród nas, zwłaszcza serca teraz tych młodych. Raz jeszcze dziękuję Ci serdecznie, Bóg zabrał za Twoją posługę. Dziękuję Panu serdecznie, Bóg zabrał wszystkim kapłanom obecnym, na czele z księdzem dziekanem, za odpowiadanie mszy świętą, tą obradę mojej intencji. Dziękuję Wam wszystkim za obecność dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, Pani Radarki, przygotowała śpiew młodej szkoły. Dziękuję Pani dyrektorowi, Panie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia uroczystości. Dziękuję również Wam, młodzi. Bo zawsze my jesteśmy dla siebie dalej. Mogliśmy się poprzez bycie ze sobą i przygotowanie, poprzez podobne powiedzieć ze sobą. Dziękuję za waszą, nie wiem, wasz entuzjazm, za waszą obecność, za wszystko to, co w jednym sensie ubogaciło. A raz jeszcze serdecznie mówię za to wszystko. Jeszcze na koniec mamy umowę, młodzieży, bo mamy małe pomyłki dla nauczycieli. A dla rodziców młodzież ma symboliczną. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie kwitną Twoje. Już teraz we mnie kwitną Twe. Widzicie, dary Ducha Świętego bywają od razu pomnażane i udzielane i świadczone innym. Bóg zabrać serdecznie za wspólną modlitwę, zanim udzielę jeszcze Bożego błogosławieństwa i zanim udacie się do Waszych domów, aby już pewnie jeszcze troszeczkę przy innym stole kontynuować tę uroczystość, świętować. Chciałbym jeszcze na koniec już złożyć serdeczne życzenia najpierw wobec naszych kochanych rodziców. Chciałbym im życzyć, aby patrząc, nie tylko patrząc na Wasze życie, wybory, które będziecie podejmować, nieustannie odczuwali radość i dumę. Wszystkim Waszym nauczycielom, wychowawcom nie tylko dziękuję za obecność, ale w sposób szczególny za świadectwo, za tą wspólną modlitwę, katechetom również, za to wszystko, co poprzez ich działanie i poprzez ich świadectwo dokonywało się w naszym życiu. Niech przyniesie to Wam wszystkim nauczającym i wychowującym satysfakcję i radość. Kapłanom tutaj obecnym, a w sposób szczególny pracującym w tej parafii, księdzu proboszczowi Romanowi, który dzisiaj, tak się Pan Bóg to sprawił, że dzisiaj obchodzi swoje imieniny, księdzu Zbigniewowi, który jest przy nadziei imienin, także właśnie już niedługo, za 18 dni. Niech zawsze będą dla nas dobrymi pasterzami, dzielą się Bożym Słowem, sakramentami świętymi, w tej pielgrzymce, którą wspólnie do nieba, do życia wiecznego staramy się każdy w swoim życiu i miejsce, które Pan Bóg mu wyznaczył, spełniać. I Wam, kochana młodzieży, życzę najpierw udanych zmagań kwietniowych, niech będą pozytywne, później dobrego
startu w nowej szkole, w nowych środowiskach, żebyście się tam nie zagubili. Początek zawsze bywa różny, ale odwagi, nie bójcie się. Zdania matury, jeśli będą możliwości pójścia na studia, czy to zdobycia dobrego zawodu i później dalszych sukcesów, wyboru kochanej żony, kochanego męża, a jeśli gdzieś w sercu któregoś, któryś z was Pan Bóg zainicjuje, zakiełkuje inne powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego, nie bójcie się, świat, w którym żyjemy, próbuje nas od tego odciągnąć, ale myślę, że jeśli człowiek jest otwarty, jeśli po prostu stara się to, co Pan Bóg dla niego niejako przygotował, realizować, jest człowiekiem po prostu szczęśliwym, spełnionym. Życzę wszystkim świętości, miłości. Niech Pan Bóg nam wszystkim na tej drodze starania o świętość błogosławi. Przyjmijmy więc Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Bóg Ojciec Wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości. Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch Prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary. Amen. Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego. Amen.